tylko pokój, tak rozumiem, farmazonisz. Ale powiedz po co tylko. Ale jak w farmazonie? Cały czas farmazonisz. Ale z czym farmazonisz? Zmianę, przyszedłeś ze wszystkim. Zszedłeś z trena, hormony uspokoiłeś. Ej, patrz, znowu, no. Słyszałem cały czas, co mówiłeś. No i co? Takie farmazony. Ale nie było tak? Rzucasz kasą na konfie, bo powiedziałem, że burgera nie kończysz w graszku. Ale później... Ale chwila, mam pytanie do ciebie, jak już jesteś na tam. Masz, za to, co rzucałeś. Stówka, bo może nie wziąłeś. Może być? Rzucałeś pieniędzmi, proszę. Żeby nie było, chłopaki Żydy, proszę. Weź sobie tą stówkę. Nie rzucasz już? Chodzi o to. To co chodzi, no? Ale słuchaj. Nie. Wyjaśnijmy tą sytuację później. Patrz, jak ty jesteś, patrz, chłopie, jak ty się cały częściej, chłopie, ja zostałem mokry, kurwa. Stary, ja melażowałem, miałem rodziny przez 4 dni. No dobrze, ale słuchaj, po dziękuję. Nie ma co. Ale po wszystkim wyjaśniliśmy to wszystko, tak? A ty, kurwa, na streamie właśnie mówisz, o to chodzi, wyjaśniliśmy to wszystko, a ty co robisz na Heiligu na przykład? Nie pamiętasz sytuacji z Heiliga? Jakie sytuacje z Heiliga? O której rozmawialiśmy? Że to, wielką przemianę że ja cię napadłem. A ja mam dowody, mam filmik to na Instagramie. Pokaż Instagram. Mi ale pokaż mi go. Napisali ludzie, że mi wyślą. No na Instagramie. Hopie, to będzie na story. Słuchaj, na tam ja byłem... Marcon. Słuchaj. No co słuchaj? Wielka przemiana, kurwa. Słuchaj. Napierdalasz, stary, gadasz. Słuchaj. Słuchaj. Ja byłem w narożniku u mojego trenera Mateusza Kubiszyna. No? Nie mogliśmy w ogóle wychodzić. Ale przed o wiele, nie byłeś cały czas w narożniku. Cały czas byłem... Cały czas w narożniku stać. Cały słuchaj, czas. Nie... Całą galę, tak? Przed, po, przed. Całą galę, stać w narożniku. Już przed kurwa galą 3 dni stać w narożniku, okay. Tak? Tam, gdzie jest miejsce dla zawodników, nie mogliśmy stamtąd w ogóle wychodzić, więc nawet nie było takiej opcji, żebyśmy się spotkali gdziekolwiek na gali. Co? Przepraszam, przerywam. Bo zawsze będzie, że ci przerywam. Dokąd i potem ja powiem, no. Że potem wyjdzie dlatego, to, i do mnie. Ale dlatego ci mówię. No. Ja nie mogłem w ogóle wychodzić ze strefy zawodników. Więc nawet nie było takiej opcji, żebyśmy się gdziekolwiek zobaczyli, bo my nie mogliśmy tam wychodzić. Ochroniarze nigdzie nas nie wypuszczali. A z ucha strzela każdy, tak? Że taki sam tatuaż był, czy co? Ale no, rozmawiamy o czymś innym tak, teraz. Tak. Nie, właśnie rozmawiamy o tym, że taki sam tatuaż był. Gdzie taki sam tatuaż był? No na głowie, za uchem karabin, co to w ogóle oznacza? Cały czas... Weź spierdalaj z tą człowieku. Ja nie będę, nie będziesz mówił co mam robić. Ale to, że jesteś kurwa wyższy, to że... Jasne, nie wyższy, sorry. To, że jeste, ale to, że jesteś większy ode mnie, to myślisz, że się będę ciebie bał? Weź, słownie? Ale okay. No, mimo wszystko to jest face to face chłopaków. Weź, więc, szukasz stary, atencji ten, cały czas, przychodzisz tutaj, pierdolisz głupoty. Nie przychodzę stary, tylko chcę wyjaśnić tą sprawę, że ty mówisz jedno. Mówisz mi kurwa jedno, że między nami jest wszystko okej. Potem mnie kurwa atakujesz. Gdzie cię atakuje? Ty po prostu nie, twój mózg jest zamknięty po prostu, tak. Twój mózg jest tak mały, teraz może lekko udajesz świętego, przyszedłeś stary z trenu, ale twój mózg jest tak mały, że ty nie rozumiesz, że ktoś mi wysłał 18 zł do necie i powiedział tak. Czy za to 18 zł na najwyższą ligę? A ja pewnie, za 18 zł na najwyższą ligę w kramce rzymskiej. Piotrek jest tak pod ostrzałem, bo kurwa to tak teraz wygląda. Piotrek gadał właśnie o tym, że rozmawialiście tam na trybunach. I że było git, a później, że już też prowokowałeś Piotrka. No kurwa. Jak, co na to słyszałem, co prywatnie mówili mi jego osoby po naszej rozmowie. A co ci mówię? Mieliśmy rozmawiać prywatnie, a twój ziomeczek już z kamerą podbiegł, żeby to nagrać. A powiedz mi, czy gdziekolwiek to wyszło. A myślę, że się oglądam. Ale skąd mam wiedzieć? Ale jest to nagrywane. Jakby coś miało wyjść. Jakby coś się odjebało. Gdziekolwiek to wyszło. Dlaczego startujesz do słabszych zawsze, a nie do tych silniejszych? Silniejsi cię karcą. A z kim ja się będę bił? Ale co ma bicie? Już nie oddajmy, spójrz, możecie nas pokazać? No dalej, weź tutaj w takim razie. Nie, kamerze, zobacz. Ale nie, zobacz, ale chodzi mi o... Chodzi mi o startowanie. Chodzi mi o startowanie. O takie startowanie, że jak osoby to oglądają, to powiedz, dlaczego starczysz do Frania, do mnie, do młodszych, starszych, na przykład nie odpowiesz nigdy Denisowi. Odpowiadasz na moje Instastory, na moje TikToki, shoty jakieś, odpowiadasz na to, a nigdy Denisowi na przykład. Ale co mam Denisowi odpowiedzieć? Dużo jest rzeczy i zaczepek. On nic nie mówi. Ale my z nim rozmawialiśmy. A ty myślisz, że... Nie musi to wszystko być w internecie. Ty myślisz, że jesteś, wiesz, silniejszy, bo więcej trenujesz, znaczy ktoś się ciebie boi i ci nie powie w twarz to, co myśli, albo będziesz na kogoś pluł, a ta osoba się kurwa skluguli przed tobą. Natan ogólnie zrobił się trochę większy, ale przed chwilą Marcin też stanął obok Natana. No jest gigantyczny, ja bym, kurwa... Czy jesteś w stanie, Piotrek, zrobić face to face'a z Natanem? Bardzo. Chcecie naprawdę?